Siemano, Siemandero. Chciałem zaprosić na kolejnego PGR-a, Polaków Gitarowe Rozmowy, na filmikach o gitarach w gitarowej mgle, czyli wywiady gitarowe z gitarzystami, rozmowy z gitarzystami. Jak wiecie, PGR-y to nie tylko sławni gitarzyści, ale również fogowicze, również ludzie, którzy po prostu tak jak ja sobie gdzieś tam grają w domu. Całe spektrum, ale dzisiaj mamy prawdziwą gwiazdę i prawdziwego tu za polskiej gitary, czyli pająka z zespołu Vader. Wcześniej w Esquarial, a teraz od lat po prostu wspomagający gitarzystę podstawowego, czyli Petera, i grający z zajebiste solówki Pająk Spider, nasz Polak na światowym rynku. Słuchajcie, rewelacyjna rozmowa, bardzo fajnie się gadało. Żałowaliśmy, że nie mieliśmy więcej czasu na tą rozmowę, bo naprawdę bardzo fajna rozmowa i bardzo fajnie się to wszystko prezentowało. Pająk jest mega człowiekiem, jeśli chodzi o kontakt, i naprawdę ma grubą zajawkę, jeśli chodzi o gitarę elektryczną, i to w tym wywiadzie widać. Chciałem przeprosić za jakość dźwięków w niektórych miejscach, bo no niestety warunki przedkoncertowe, warunki próbowe, warunki tego, jak w klubie rozkładane są bramki, jak w klubie rozkładane są jakieś instalacje, no powodują to, że są gdzieś tam jakieś hałasy, są gdzieś tam jakieś niedociągnięcia dźwiękowe. Starałem się to nagrać na różne źródła i wyciągnąć jak najlepszy ten dźwięk z tych źródeł, no ale mówię, no warunki partyzancko-spartańskie, ale mam nadzieję, że obejrzycie cały, bo naprawdę warto, i mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. A z drugiej strony robi to też pewien klimat tego, jak to po prostu przed koncertem jest i jak to się prezentuje. Słuchajcie, przed Wami już z klubu Magnetofon w Łodzi Mr. Spire, yo. A mogę go wyłączyć? Wyłączyć może nawet. Naprawdę? Wiesz, że będę hałasował za minutę, nie? Każdy tam za minutę będzie hałasował. Każdy to może zrobić, ale tam nie ma nikogo właśnie. Ale to już teraz? Tak, bo będziemy nagrywać, wiesz, im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Nie wiem, ile może nam to zająć. A ile czasu ma nam zająć? Z minutę? No to nie, no to trochę. Nie wiem, z 15-20 minut. 15-20? Kurwa, to też najcięższe, żeby. No. Idziemy. Ja będę mówił jak najszybciej, tak wiesz, jak w reklamie. Jak reklamy leków, nie? Tak, no jak z tymi lekami, tak udało się zrozumieć. Wiesz, ale nie można całkiem, no bo i tak to będzie hałas. Wyłączyć w ogóle. Aha. O. No dokładnie. Dobra, jesteśmy. Witamy w klubie Magnetofon w Cześć, Łodzi. Witam serdecznie. Oto Spider. Spider jest znany gitarzysta z zespołu, jeszcze bardziej znanego, zespołu Vader, legenda metalu. Tak naprawdę to nie jest zespół polski, to jest zespół światowy. No, pochodzi z Polski. Zespół pochodzi z Polski, ale tak naprawdę jest znany na całym świecie. Wiesz, ja mieszkam w Londynie, wielokrotnie widzę kolegów Anglików, którzy mają koszulki Vadera, i jeśli mówi się hasło Polska, to również jest, nie jest to Lech Wałęsa, tylko w ich świecie jest tak, to, no, w świecie jest metalu to, jest na to pewno, oczywiście tak. Vader, oczywiście Behemoth, ostatnio Decapitated. Wiadomo o co chodzi. W każdym razie no, wy jesteście tym prekursorem tego wszystkiego. Jak to się zaczęło u ciebie, że w ogóle gitara? Skąd gitara w twoim życiu? To znaczy tak, w sumie tak naprawdę nie zaczęło się od gitary, zaczęło się od trochę innego instrumentu, bo jakby ja wcześniej, zanim jeszcze słuchałem w ogóle metalu, byłem dużym fanem muzyki elektronicznej. Tak. Vangelis, te rzeczy? Vangelis, tak, żał mi się żar. I rodzice kupili mi chyba na któreś urodziny, wyprosiłem od nich klawisze takie, keyboard. Ale to była naprawdę bardzo zabawkowa wersja, taki Casio mały. Aha, aha. I ja startowałem praktycznie od tego, czyli tam w sumie nie miałem żadnych podstaw, nic kompletnie, także to było bardziej zabawa brzmieniem, dźwiękiem, wiesz, fascynacja, wiesz, tą przestrzenią i tak dalej, to co na przykład, wiesz, Vangelis robi, i to mnie strasznie jarało. Natomiast chodziłem do szkoły z kolegami, którzy chodzili też do szkoły muzycznej popołudniami, i miałem w klasie takiego gitarzystę, który też po części troszkę zaraził mnie muzyką metalową. No i stwierdziłem, że te klawisze w metalu to chyba tak nie do końca są głównym elementem. I tak się złożyło, że sąsiad miał gitarę akustyczną. I chcieliśmy się, i tak postanowiliśmy, że się zamienimy na jakiś czas. Tak, ja mu dam te klawisze, on mi pożyczy tą gitarę, żebym mógł z tym drugim kumplem z mojej klasy grać razem. No i wiesz, to był taki moment też przełomowy, kiedy zacząłem właśnie słuchać muzyki metalowej. Ile miałeś lat? Kurde. Jajcie. Na gitarze?
Nie, może z 15 miałem. 15. No, no to coś takiego. Końcówka szkoły podstawowej, tak? Wielu młodych ludzi pyta się, czy wiesz, czy to nie jest na przykład za późno, jak ja mam 15 lat, czy nie będę zacząłem wcześniej. Słuchaj, to jest, nigdy nie jest za późno. Nie jest wiesz, za późno, czy jesteś za stary na rock'n'rolla? No nie. Wręcz przeciwnie, rock'n'roll odmładza moim zdaniem. Dokładnie wiesz. Tak. No może nie wszystkie elementy w twoim ciele mogą odmładzać. Ale przede wszystkim duch, tak? Duch jest najważniejszy w tym wszystkim. Słuchaj, sytuacja się złożyła w ten sposób, że ja pożyczyłem faktycznie, zamieniliśmy się, dałem mu te klawisze, on mi dał tą gitarę. Doszło do pewnej sytuacji. Mi się bardzo dobrze zaczęło grać, w ogóle kolega pokazał mi tam pierwsze zbyty i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziłem, kurde, to jest niezłe. I słuchaj, jakieś zrządzenie losu było, że zadzwonił do mnie ten kumpel, który chciał mi oddać te klawisze, natomiast powiedział zamiast ja ci chcę oddać te klawisze, powiedział Marek, jest problem. Chcesz zostawić sobie te klawisze? Nie, spalił je. Źle podłączył chyba zasilanie i poszło z dymem. Nie. Czyli już element piekielny się pojawił, bo już tak naprawdę przez ogień. Z podziemi chyba jakaś ręka, ta iskra diabelska spaliła te kurde klawisze w cholerę, u Casio. No i słuchaj, i w takiej sytuacji powiedział, okej, no to w takim wypadku chyba gitara musi zostać u mnie. A co to było za gitara? Akustyczna? Słuchaj, to był jakiś Defil, tak, klasyka westernu, Defil. Słuchaj, tak się zaczęła cała zabawa. Wiesz, ja się coraz bardziej wkręcałem, wiesz, w klimaty, wiesz, zacząłem grać na tym akustyku, natomiast słuchając wszystkich tych zespołów, no, wiesz, metalowych, od których zaczynałem, no wiedziałem, że coś tam, oni chyba nie grają do końca na tych samych gitarach, które ja mam. I ktoś mi tam powiedział, słuchaj stary, ale to musi być gitara elektryczna, wiesz. Musi być elektryczna, tak, musisz mieć jakiś, wiesz. Słuchaj, i oczywiście pobiegłem poszukać czegoś takiego, była jeszcze taka kiedyś centrala przemysłu muzycznego, stary. CPHIM, coś takiego. Handlu muzycznego. Tak. Obecnie taki nazywa, sklep. Obecnie nazywa się to sklepy Riff. Taki społem, dla gitarzystów, no nie? W której, wiesz, niewiele było. A nic nie można było dotknąć, ja pamiętam takie właśnie motywy, że raczej tam ciężko było w ogóle... Nawet jak coś było, to nie można było tego kupić, jasne, nie? To musiało jasne, być w sklepie na wystawie, bo sklep musiał przecież... To był bardziej muzeum, coś w stylu, słuchaj. Natomiast ja tam zobaczyłem taką gitarę elektryczną, ale oczywiście to było poza zasięgiem cenowym kompletnie. Natomiast były takie też komisje, w których ludzie, wiadomo, że oprócz rowerów, wiesz, starych radii, wyciągali różne instrumenty czasami. I znalazłem, proszę ciebie, elektrycznego, to też chyba był Aster. Aster. No to już znalazłem Astera. W tych defili już nie, kurde, tak było, już, nie było, no, tak najgorzej. Słuchaj, i to była jakaś używka. Do piątego progu dało się zagrać. Ja myślę, że ja grałem co najwyżej do jednego. Albo do trzech. EFG. No i słuchaj, ja postanowiłem sobie, że muszę mieć to wiosło. Mm-hmm. To była jedyna szansa i okazja. I wyrwałem tą gitarę, kombinowałem na różne sposoby, bo tym pieniędzy nie było, więc różne rzeczy się robiło, żeby jakby osiągnąć cel zamierzony. Słuchaj, nabyłem to wiosło, natomiast oczywiście to był tak naprawdę początek całego cyklu zdarzeń związanych właśnie z gitarą elektryczną, z graniem na gitarze, bo mój ojciec miał takie radio Kasprzaka. No właśnie, miałem się to powiedzieć. Dokładnie, bo mi powiedział, że przecież musi być do tego wzmacniacz. Słuchaj, ja pamiętam, że kombinowałem, jak w ogóle się to z tym wszystkim połączyć. I właśnie próbowałem przez tego Kasprzaka grać. Wiesz, włączałem nagrywanie. Pamiętam, że już później byłem na tyle szalony, że potrafiłem głowicę odlutować i to połączyć wszystko, żeby był dźwięk. W sumie tam niby było wejście jakieś na piątkę czy coś w tym stylu, takie słynne. Ale przez głowicę lepiej się przestarowywało. Dokładnie, bo mi całym, o co chodzi, że brakowało mi tego dźwięku harczącego. Mówię, jak to zrobić, no nie? Przecież nie będę dziurawił głośnika. Jak The Who, niby The Who tak robiło, wiesz, ale to nie działa. Ale to tak nie działa. Ja się podoczyłem, słuchaj, proszę, z tą głowicę, wiesz, do kasety. I słuchaj, i pierwszy przester właśnie uzyskałem właśnie w ten sposób. Później, wiesz, jak już jakby zapoznałem się z szerszym gronem fanatyków gitary w moim mieście, Legnicy, dowiedziałem się, że znajomi, którzy chodzą do starszych klas szkoły średniej, to było akurat technikum, mają zespół i grają.
Mhm. Grają, mają na osiedlu miejsce prób, grają w Domu Kultury, jak to większość ludzi wtedy tak robiła. Słuchaj, ja zacząłem chodzić na te próby i zacząłem oglądać, co się dzieje w ogóle. Zobaczyłem, że chłopaki mają jakieś fuzy, jakieś, wiesz, jak to bajery i tak dalej. Przystawki, no, wtedy się na to mówiło w ogóle przystawki. Przystawka! Przystawki się jak na to mówiło, było, nie? Dokładnie. Nie mówiło się na przetwornik tak, przystawka, dokładnie. Tylko że to pod nogą to były przystawki, ja pamiętam. Słuchaj, grzebałem, zacząłem biegać, znów poszedłem do tego słynnego społem dla muzyków i zobaczyłem Koda. Aha. Efekty Koda i tam był Distortion Plus, był Metal Max i jakieś takie jeszcze dziwne... Zgaduję, że poszedłeś oczywiście w Metal Max. No oczywiście, w Metal Maxa. Słuchaj, to był pierwszy efekt, który gdzieś tam wygrzebałem. Później, ja nawet nie wiedziałem, że teraz ten efekt jest mega, mega słynny. Tak? Wygrzebałem, też znów poszedłem do komisu i słuchaj, kupiłem pierwszy efekt Bossa. Nawet nie wiedziałem, że ta firma jest tak znana, po prostu, ale ktoś mi powiedział, że to jest dobra rzecz. Kupiłem heavy metala. O kurczę, no efekt nie, to już, heavy metal. To już efekt klasy, ja nie, to już teraz jest tak naprawdę ten efekt klasyczny, nie? Jest bardzo mocno poszukiwany, tak, bo tak, ludzie tak. Wykręcają z tego efektu totalnie inne rzeczy, dokładnie. Skandynawski metal na oni podłączają to do wzmacniacza, tak, i robią ten... Tam jest sama góra, to nie ma brzmienia też, ale robi taki specyficzny charakter. No nie, słuchaj, właśnie grałem na tym heavy metalu, no i że wiesz, później cała jakby historia się dalej potoczyła, a pierwsze wzmacniacze, no to wtedy na Eltronie się grało, jak już ja wylądowałem w tym Domu Kultury, zacząłem grać z chłopakami, to graliśmy na Eltronach, później jakoś gdzieś mi w ręce wpadły... produkt Lapsound. Proszę bardzo. Produkty, bo było taki czas, że... Lampowy już. Tak. Bo myśmy, wiesz, jak się rzeczy psuły, to w sumie w Legnicy nie było nikogo, kto to potrafił naprawiać, więc żeśmy zawozili do Labogi sprzęt i on naprawiał, tak? I pamiętam, że tam zawsze jak żeśmy coś zjarali na próbie, to ktoś jechał do Wrocławia i kurde, i walczył kurde, z tym sprzętem, no nie? Także no i wiesz, no później wiesz, zaczęły się pierwsze jakieś tam prawdziwe, wiesz, sprzęty, wiesz, zachodu i tak dalej. No właśnie, a pierwsza jakaś taka poważna gitara, na którą się dało grać? Słuchaj, pierwsza poważna gitara to była tak, że to był Mansfield. Aha, to tak był myślałem Mansfield, właśnie. Robiony pod Randy Rhoadsa. O kurczę, słuchaj, no. Pierwszy koncert no. Z zespołem Amorphous, zagrałem właśnie na nim. To był właśnie Mansfield. Pamiętam, jak przyjechałem do Wrocławia i postanowiłem założyć, bo on był ze stałym mózgiem, postanowiłem założyć Floyd Rose'a. I pamiętam, że świętej pamięci Jakub Iszyn, on kiedy to taki słynny wiem, mam od niego robił. Zresztą mój kolega, z którym grałem też w zespole, do dzisiaj ma, i to jest przepiękny instrument, ciężkie bardzo. Słuchaj, pełen mahoń. Ta gitara waży tyle, jak dwa, no nie wiem, więcej niż Gibson, no. Naprawdę więcej. Ma taką, kurde, zbitą masę, ale wracając do tematu. To był Mansfield, zobaczyłem, słuchaj, byłem na takich targi we Wrocławiu, były Intermedia. Intermedia, tak. I wtedy zobaczyłem w ogóle ogrom tych wszystkich producentów, marek. Słuchaj, poszedłem do stoiska firmy Majonez. Wziąłem sobie od nich katalog. Katalog to były tak naprawdę dwie strony. Ale się zobaczyłem tam piękną gitarę pod Warriora. Tak to myślałem. Tak. Czytam w twoich myślach cały czas. Wiesz, to są nie? te same kierunki. No. Wiesz, nic innego nie było. No nie? Słuchaj, wyciąłem sobie tego Warriora. Pamiętam, że sobie gdzieś go tam powiesiłem i powiedziałem, kiedyś sobie kupię tą gitarę. Słuchaj, zadzwoniłem później swego czasu do, jak już wiesz, zacząłem już z zespołu Esquarial, zaczęliśmy pierwsze koncerty i tak dalej. Stwierdziłem, że chyba pójdę jednak w tym kierunku życiowo. Zadzwoniłem tam, zamówiłem gitarę. I zamówiłem właśnie tego Warriora i to jeszcze, słuchaj, taki customowy była opcja, bo wykończenie było taka spalona ziemia, nie wiem, wiem, że Jackson robił takie opcje w latach 80., że wyglądało takie jakby, takie spalone ziemia, coś, oni bardzo dużo takich rzeczy wypuszczali, desert, coś takiego. I słuchaj, ja to kurde łyknąłem i w sumie to naprawdę był dobry setup, bo tam oni wkładowali już wszystko Schellera, czyli most był Schellera, który do tej pory jest kurde naprawdę nie do... Najlepszy. Naprawdę Floyd Rose teraz robiony jest przez Schellera. Tak, nie? Tak, ale w sumie nawet jak się porównuje Floyd Rose'a do Schellera, ja uważam osobiście, że Scheller jest lepszy jest zrobiony, tak bo nawet podstawa jest mocniejsza, twardsza, bardziej masywna. Słuchaj, ja tą gitarę mam do tej pory, nie wziąłem jej teraz, no bo jesteśmy na trasie, natomiast ja cały czas prowadzę na niej zajęcia gitary. Cały czas grasz na tej gitarze. Dokładnie. Ona już jest
zdarta, tam milion pick-upów. On wygląda, to jest taki Frankenstein, jak, jak Frankenstein w Ediego Van Halena. Tam już wszystkie pick-upy były wywiercane pod single, pod to, pigardy założone. Wiesz, wariorze, pigard, wiesz. Oczywiście zakładałem, bo już, słuchaj, miejsca, w których były te potencjometry, już były, już jest takie sito, tam od, wiesz, od wiertarki, że się to nie dało zaklejać, więc trzeba było pigward zrobić. No, zrobić. W każdym razie ta gitara cały czas żyje, funkcjonuje i powiem ci, że z perspektywy czasu ja mam, wiadomo, wielki sentyment, natomiast ona bardzo dobrze brzmi. Ona bardzo dobrze gra, mimo tego, że to były, wiesz, szalone lata 90. Wiesz, My Majonez teraz naprawdę jest topowa firma na świecie. Natomiast wtedy też mieli fajne instrumenty profesjonalne, natomiast też mieli takie linie jak Zak, ja chyba to miałem Zaka, to była seria Zak. I ja strasznie cenię ten instrument, bo to jest, no, wiesz, no ja najlepsze rzeczy, szczerze powiedziawszy, które zrobiłem w życiu, to zrobiłem na tej gitarze. Na tej gitarze. Nawet te, mało używasz tego. Używasz jej czasem w studiu jeszcze teraz gdzieś? Wyobraź sobie, że pierwsze solówki w Wejderze na pierwszej płycie nagrywałem na tej gitarze. Także wiesz, czyli, ona czyli weszła, jest, weszła na piedestał, weszła. No dobra, a do czego doszedłeś teraz? Jakie graty, jakie graty? Słuchaj, no teraz? Wiesz, przez te ostatnie kilka lat dużo się zmieniło, bo jakby pierwsze kroki takie naprawdę profesjonalne, jeśli chodzi o umowy endorserskie z firmami, to zacząłem od Ibaneza, współpracowałem z firmą Ibanez. Później też przez jakiś czas już w Wejderze, dosyć długo pracowałem na Schecterach, bardzo fajne instrumenty, Schectery. Natomiast od 2-3 lat bardzo mocno pracujemy i w sensie dopiąłem troszeczkę jakby swego, jeśli chodzi o ten kształt i oryginalność, tak? No bo ten Warrior to jest tak naprawdę Jackson. No tak. Czyli no ten tak. Majonez. No to był jakby kopia Jacksona. Kopia Jacksona. No. Mało tego, ten pierwszy Mansfield to był kopia Jacksona, Randy Rhoadsa. Więc wszystko się kręciło wokół Jacksona i stwierdziłem, idę. Słuchaj, zawsze chciałem, były chyba w latach 2000 też oczywiście przeglądałem wszystkie te katalogi, wiesz, kiedyś pracowałem w sklepie muzycznym, miałem dostęp do tego sprzętu i tam sobie wymarzyłem takiego jednego Jacksona, mówię, kurde, chcę mieć oryginał i chcę mieć dokładnie w takim kolorze, słuchaj, i nigdy bym nie pomyślał, że po tylu latach firma zrobi mi dla mnie taką gitarę customową. To jest Jackson Warrior Custom Shop Spider. Amerykański. Przepiękny, zaraz go zobaczymy. Musimy go zaraz pokazać, to od razu mówię. Nie? Słuchaj, i od już dłuższego czasu współpracuję właśnie z firmą Jackson oraz EVH, która produkuje wyśmienite wzmacniacze. Czyli generalnie jest Fender Musical Instrument Corporation, tak naprawdę. Oczywiście, tak. Fender, bo to jest firma, obie te firmy należą teraz oczywiście. Do Fendera. Jasne, ale wiesz, teraz jakby w tych czasach globalizacji wiele firm tak funkcjonuje. Tak? Czyli wzmacniacz też Eddie Van Halen 5150, która wersja? To jest wersja, w sumie wersja limitowana. Poczekaj chwilkę. Czy możemy już od razu coś pokazywać? A ponieważ to była pierwsza sytuacja, kiedy oprócz tych normalnej produkcji standardowej, która była jakby sprzedawana w Europie, pojawiła się wersja limitowana zaraz po tym, jak Eddie Van Halen wprowadził kolejne zmiany w produkcji swoich wzmacniaczy. I on wypuścił właśnie wersję Steel, czyli tą wersję tak zwaną niewidzialną, ale zarąbiście brzmiące. Różnica jest przede wszystkim tak, zostały pozmieniane trochę opcje, jeśli chodzi o kanały, czyli ich charakter, tak? Przede wszystkim co jest troszkę inna barwa, czysta, ma troszkę bardziej fluidowy charakter. Ale czystej barwy mówiłeś, że nie używacie w Wejderze. Nie, tak, więc jakby nie korzystam zbytnio często. Ale może się tak bardzo też kurzyć. A jak się, nie wiem, bawisz się jakimiś kostkami na pewno, no to wtedy wykorzystujesz czystą barwę bardzo do kostek. Bardzo często, tak? Wiesz, na przykład fajna jest w ogóle w EVH-u, bardzo dobra jest barwa druga, czyli ten kanał niebieski, który, wiesz, jest naprawdę świetnie, bardzo dynamiczny i konkretny. I w tej sytuacji czasami używam go razem z kostkami. A to jest taki bardziej crunchowy? Crunchowy, natomiast ta wersja jest podbita, ponieważ ta podstawowa wersja, ten drugi kanał, on był faktycznie wymagał podbijania, jeśli chodi o jakieś tam sprzęty. I tutaj używasz tego Maxona wtedy? Tak, do tego? Można oczywiście używać Maxona i ja korzystam z niego. Natomiast tutaj ta wersja znów ma trochę więcej gainu, tak? Natomiast przez jakiś czas głównym elementem dla mnie to był kanał czerwony, tak, który jakby był sterowany
stricte ze wzmacniacza, znaczy z gitary, przepraszam. Czyli tak naprawdę szliśmy bezpośrednio z wiosła do pieca. Co ciekawe w tym wzmacniaczu, ja to odkryłem po jakimś czasie, bo w sumie jak go kupiłem, to gałki były w ten sposób, no nie? No. A jak odkręcałem, grałem na trzecim kanale, ta gałka, jaką zrobiłem na max, oczywiście brzmiała. Natomiast jak zobaczyłem, że jak tą gałką kręcę, to też coś się dzieje z tą barwą. Czyli co, jeśli coś nawet jest... jeśli nie jest włączony niebieski... Dokładnie, on prowadzi filtr. Tak? Dokładnie. Ja nie, wiem, czy ja nie wiem, czy wszystkie egzemplarze tak mają, ale ten egzemplarz, bo on był jakby jeden z pierwszych tutaj wprowadzony w Europie, jak gram na czerwonej barwie i mam gain ustawiony tam na połowę, to w tym momencie kręcąc tym, mam troszkę tak jakby, jak wersję tone na boosterze. Czyli mam dużo dołu i dźwięk jest bardzo tłusty, ale też mało precyzyjny. W momencie, kiedy pójdę tutaj, jest dużo bardziej bardziej punchowy. Ja wiem, że Fender w swoich konstrukcjach miał coś takiego w tych wzmacniaczach, nie wiem, czy Supersonic, że były dwa potencjometry gainu. Mm-hmm. Tak? Wiem, że później na przykład firma Randall wprowadziła coś takiego jak coś tam gain structure. Ale chyba u Randalla było tak, że mogłeś sobie przełączać tylko pomiędzy gainami. Z tego, co mi się wydaje. Że mogłeś na tym samym kanale ustawić dwa różne gainy i włączyć to Nie, wiem, że później niektórych zrobili charakterystykę gainu, że to jest tak, jakby zrobić equalizer przez sterem, tak? Aha, że dajesz środka i góry, to jest bardziej punchowo. A equalizacja w tym też... Tak, oczywiście. Czyli, to equalizacja nie działa. Wtedy nie działa. Kanał czerwony, w tym momencie działa wszystko tutaj z tej strony, natomiast to jest tylko tak naprawdę dodatkowo jakimś aktywne. Takim dodatkowym nasyceniem. Tak jest. Natomiast takiego. Bardzo fajna sprawa z drugiej strony, została wprowadzona do tej serii, to jest regulacja rezonansu na każdy kanał z osobna, ponieważ jakby każdy z tych kanałów ma troszkę inny charakter i niekiedy warto to wyregulować, ponieważ przy kolumnie to słychać, że na przykład jeden kanał bardziej pompuje, a drugi mniej, więc tutaj zawsze mogę sobie to wypracować. Tak? Czyli jeszcze dodatkowo tak jakby troszkę basem można sterować. Tak, dokładnie, w zależności jaką kolumnę masz. Akurat te kolumny, które mamy, czyli DL, czyli David Laboga, z tych kolumn też korzystamy, one bardzo dobrze mają bardzo dobry rezonans. Ich charakter i jakby konstrukcja jest tak, daje bardzo konkretny, wiesz, mocny dźwięk i tutaj nie brakuje nigdy tego bottomu, czy jak tam niektórzy mówią, no nie? A co pętla efektu, regulowany bias, czyli w każdej chwili mogę sobie tam zrobić jakąś tam korektę, jeżeli coś się dzieje. Myślę, że nawet chyba w tej sytuacji można też pobawić się z lampami, czy na przykład wymienić na przykład L34, który teraz masz, bardzo... 6L6 to masz, teraz tu jest 6L6, tak, to oryginalnie czyli było 6L6. Czyli takie trochę twardsze brzmienie. Twardsze brzmienie, ale wiesz co, zobaczymy, może pobawię się, też troszkę z innymi lampami, tak? Bo ja kiedyś... kocham L34, a we wszystkich wersjach mam 6L6. Słuchaj, ja ci powiem, bo to jest... L6 w sumie jest takim standardem, jeśli chodzi o montowanie w wzmacniaczach, bo jakby czysta barwa jest fajna, tak, bo jest taka bardziej krystaliczna, taka można powiedzieć bardziej fenderowa. Natomiast wydaje mi się, że ja osobiście jestem większym fanem przesterowanych barw bardziej takich miękkich, no właśnie, gumowych. No to właśnie L34 dokładnie to robi. Tak. Dlatego też na przykład teraz EVH wypuścił serię, najnowsza seria, nawet tej serii Stealth jest na L34. Mhm. Także wiesz, muszę zobaczyć, może uda mi się zrobić podobne brzmienie. Wyciągnąć, tak. Nie, nic nie będę wyciągnął. Znaczy nie mówię, że od nich tylko wyciągnąć po prostu. Tak, z tego. Myślę, że tak, jeżeli bias można regulować, to spokojnie. No dobra, ale po co ci ten Maxon? Słuchaj, no on mi tutaj jakby czasami pomaga w sytuacji, jeżeli korzystam z barwy niebieskiej. Mhm. Czyli robi po prostu podbitkę. No ale masz go tutaj na wzmacniaczu, to jak go włączasz? On jest cały czas włączony. Cały czas jest włączony. Tak, oczywiście, tak. Bo jakby w tym momencie ten setup, bo my jakby na koncertach pracujemy jakby w dwóch różnych sytuacjach, tak? Mam swój setup stały, który jest jakby włączony, natomiast jak jeżeli coś się wysypie, wywali, to bardzo często po prostu, znaczy bardzo często, raczej rzadko kiedy się coś dzieje złego, natomiast wtedy wyłączamy się z całego systemu układu, włączamy się w bardzo prosty sposób. Czyli zazwyczaj co, kabel wzmacniać, natomiast ten Maxon warto, żeby zawsze był, ze względu na to, że w zależności jakie pick-upy mam, czasami potrzebne jest troszkę większe podbicie, tak? Jak grałem na gitarach z aktywnymi pick-upami,
to wtedy w sumie nie był potrzebny ten Maxon, ponieważ aktywne pick-upy mają bardzo dużo punchu. Dokładnie, więc nie potrzebujesz tutaj jeszcze dodatkowego tego kompresora. W momencie, kiedy już przeszedłem troszkę w pick-upy pasywne, jednak trochę kompresja się tu przydaje, tak? Mm-hmm. Żeby jednak ten dźwięk był. No dobra, chodź na dechę. Okej, okay, generalnie używasz, z tego co się dowiedziałem po próbie, oszukałeś mnie. Udało mi się. Udało ci się mnie oszukać, gdyż... Staram się od lat. Gdyż generalnie myślałem, że grasz z tego kanału, o którym opowiadałeś, a to jest tylko do nagrywania, tylko do jakichś pewnych... To znaczy tak, generalnie ja w pewnym momencie musiałem dojść do pewnego jakby... może nie tyle kompromisu, to jakiego rozwiązania, które będzie zawsze działać w każdej sytuacji, tak? Ja jestem dalej zwolennikiem wzmacniaczy lampowych i zawsze będę grał na wzmacniaczach lampowych. I teraz też gram na wzmacniaczu lampowym. Natomiast urządzenie, które ostatnio pojawiło się w mojej, że tak powiem... Gayboardzie to się nazywa. Gayboard? Nie, ja u mnie się to nazywa Spiderboard. A nie, no to jestem, sorry. I jestem żonaty, mam dziecko. Z kobietą. Słuchaj. To nie Szwecja. Słuchaj, testowałem przez ostatnie 2 lata, przestawałem różne urządzenia, żeby znaleźć, ponieważ wiadomo, technologia pozwala teraz na wiele, naprawdę jest w pewnym sensie, można powiedzieć, daje nieograniczone możliwości. Natomiast szukałem najbardziej odpowiedniego sprzętu, który się sprawdzi dla nas, dla Vadera, tak? Ponieważ zespół Vader bardzo dużo podróżuje, gramy w różnych krajach, w różnych sytuacjach, niekiedy nie ma co ukrywać, są problemy ze sprzętem i my musimy zachować charakter swój brzmieniowy i czuć się w miarę jak najbardziej komfortowo. I testowałem różne urządzenia, testowałem urządzenia Line 6, testowałem urządzenia Kempera, które są też świetne. Natomiast ostatnią rzeczą, którą testowałem, to jest właśnie Fractal AX8. Jest to urządzenie, które oprócz całej palety efektów pogłosowych, kompresorów, delayów, pitch shifterów i tak dalej, ma świetnie skonfigurowane brzmienia wzmacniacze, czyli te tak zwane samplowanie wzmacniaczy oryginalnych, tak? I pozwoliło mi to na znalezienie jakby właściwej barwy dla mnie, która jakby będzie bardzo dobrze funkcjonowała i ze wzmacniaczem lampowym, oczywiście, bo tu mamy oczywiście brzmienie wzmacniacza EVH, który będzie bardzo dobrze współpracować ze wzmacniaczem lampowym, jak i również będzie dobrze sobie radziło w sytuacjach tak zwanych festiwali, wylotów, czyli różnych dziwnych miejsc, których nie zawsze jesteś pewny tak naprawdę, co dostaniesz, jeśli chodzi o granie. Ja z tego urządzenia korzystam w dwojaki sposób, ponieważ jakby najważniejszym dalej źródłem jest standardowe, zwykłe, klasyczne połączenie ze wzmacniaczem z końcówką mocy, wzmacniacza lampowego oraz kolumny i mikrofonu. Natomiast daje nam to też możliwość podłączenia się również bezpośrednio do frontów, czyli tutaj akurat mamy to zaklejone, natomiast tędy możemy normalnie wyprowadzić sygnał bezpośrednio na front. I mamy jakby drugi sygnał, który posiada symulator kolumny głośnikowej, który jest naprawdę świetny. Jest bardzo dużo różnych tak zwanych próbek tych kolumn, przeróżnych kolumn, Mesa Boogie, EVH, Marshall, wiesz, kolumny, głośniki, można sobie regulować, można również sobie od razu ustawić, jaki mikrofon ma się ewentualnie pojawić z tym. Więc daje mi to możliwość, że w sytuacji, że się coś wysypie w normalnym systemie analogowym, mogę od razu posłać sygnał również na przody. A generalnie tak, z tego wychodzisz sobie na teraz swoją... akurat zrobiłem to w ten sposób, że wyszedłem tutaj bezpośrednio z outputu na wzmacniacz, na końcówkę mocy, natomiast planuję wykorzystywać tego również jako podłączenia takiego typowego, jeśli chodzi o pętlę, tak? Czyli korzystać dalej ze wzmacniacza, czyli z preampu wzmacniacza, który będzie wysyłany tutaj. Oczywiście ja będę się połączał, generalnie to urządzenie steruje mi całością, bo wchodzę tutaj, ustawiam sobie, mogę sobie ustawić kaczkę. Oczywiście mam dalej kaczkę analogową, która również działa. Natomiast w razie czego mam tu w tej barwie kaczkę taką, albo analogową.
Natomiast o co chodzi? Mogę to urządzenie podłączać, mogę współpracować to normalnie ze wzmacniaczem jako zwykły procesor efektów pogłosowych i tak dalej, jakichś tam kompresorów. Również też ewentualnie z tego, co mi się wydaje, można tutaj sterować wzmacniaczem. Oraz ewentualnie może to stanowić jako źródło brzmienia i dźwięku, które będzie napędzało, które będzie napędzane tylko końcówką mocy, jak i również można też wyjść na przodę. Także opcji jest tutaj bardzo dużo. Wszystko jest uzależnione od sytuacji, w której się znajdujesz. Ja generalnie dążę do takiego rozwiązania, które pozwoli mi pracować normalnie ze wzmacniaczem żywym, w pełni wykorzystywać wzmacniacz lampowy, korzystać z urządzeń pogłosowych z tego. Natomiast równocześnie, gdzie na przykład wyjeżdżamy gdzieś w jakieś, że tak powiem, nieznane krainy, gdzie nie mogę zabrać swojego wzmacniacza, przełączam się tylko na inny jakby preset, mm-hmm. w którym mam dokładnie ten model wzmacniacza i już sobie gram w 100% z tego urządzenia. No nie da się ukryć, że jest to wygoda po prostu totalna, jeżeli możesz, uniwersalność brzmienia I jak sam już stwierdziłeś, udało mi się cię oszukać. Ponieważ w tym momencie gramy jakby na brzmieniu generowanym przez Fractala X8. Jest to brzmienie EVH'a, które w sumie tak naprawdę korzysta tylko z końcówki mocy EVH'a. Ale jak rozmawiamy... Dalej idzie przez mikrofony i tak dalej, i tak dalej. Ale jak rozmawialiśmy, to właśnie dzięki tej końcówce to się udaje tego Słuchaj, to się właśnie to o to oszukać, chodzi, nie? Że jakby... łamiesz tą cyfrę w tą Dokładnie, prawdziwym, łamie prawdziwym ten analogiem, charakter, nie? Ten zbyt, można bym powiedział, sterylny charakter brzmienia, bo jakby słyszałem wiele zespołów, które używa różnych właśnie urządzeń typu Fractal, czy ostatnio czy, bardzo popularny jest Kemper jest popularniejszy. Bardzo dużo ludzi tak naprawdę podłącza go bezpośrednio do przodów, tak? Czyli idzie na front. Nie daje tego delikatnie mówiąc analogowego dźwięku, który w pewnym sensie jest cały czas zmienny. Tak? No i w momencie, kiedy mamy końcówkę mocy i ja napędzam końcówką analogową, lampową końcówką mocy, to ta końcówka codziennie brzmi troszeczkę inaczej. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że po pierwsze inaczej będzie brzmiała sala, tak, inaczej będzie brzmiała kolumna, bo jest inne ciśnienie, inne powietrze i tak dalej, i tak dalej. Bo wiele zespołów używając teraz Kempera właściwie tak, to tylko powiela to samo brzmienie, które sobie gdzieś tam nagrało w jakimś studiu czy coś. Tak. A to nie jest fajne tak naprawdę do końca moim zdaniem chociażby. Wydaje nie? mi się, że ja jestem takim zwolennikiem, że trzeba korzystać z technologii cyfrowej, natomiast uważam, że trzeba to łączyć, nie zastępować technologii analogowej totalnie, wiesz, w 100% technologią cyfrową, ponieważ wiesz, no to wciąż jest moim zdaniem wiesz, na zasadzie, wiesz, tak zwanych, tak jak masz kolumny, wiesz, symulatory kolumn głośnikowych, są to impulsy, no. Tak? Natomiast kolumna też za każdym razem odzywa się inaczej, tak? Te głośniki pracują w zależności od temperatury, od wilgotności. Lepiej oddziaływują na twoją dynamikę, tak? Więc ja jestem za tym, żeby jednak włączyć te dwa światy w ten sposób. I wydaje mi się, że to jest wtedy bardzo fajne rozwiązanie, bo jednak masz tą powtarzalność brzmienia w różnych sytuacjach, natomiast nie jest to, że tak powiem, okupione kosztem, wiesz, jednak tego analowego smaku, tego prawdziwego, wiesz, taste'u. Używasz polskich rzeczy, co jest Używam fajne. Też bardzo fajnych polskich rzeczy. To jest dla mnie hit od wielu lat. Dokładnie, bo jestem strasznym zwolennikiem takich typowych, klasycznych Crybaby Dunlopowski. To jest akurat Broadshow, wersja Broadshow, taki, że tak powiem, model Custom Audio Electronic, czyli przy współpracy z Broadshowem. No i ten True Bypass pozwala mi na szybkie włączanie i wyłączanie, także I ja się nie muszę martwić, czy czy ona jest zapalona, czy nie zapalona. Często jest ten problem, że trzeba zawsze pamiętać, że trzeba najpierw docisnąć, wtedy działa, trzeba później znów cisnąć, żeby nie zostać na kaczce, tak? A tutaj sobie dociskam nogą, czyli tak trochę jak na Morleju. I już sobie pracuję, tak? I polskie kolumny od Dawida, Dawida Labogi, tak? Dokładnie, polskie kolumny na Vintage 30, na Celestina, czyli klasyka, standard. Na tych kolumnach, przy tych kolumnach w pewnym sensie, no można powiedzieć, bardzo mocno razem współpracowaliśmy razem z Dawidem przy konstrukcji tych kolumn, ponieważ no można powiedzieć, że raz, że testowałem wszelkie prototypy i też w pewnym sensie doradzałem Dawidowi, jak mniej więcej pewne rzeczy jakby tutaj skonstruować, tak, jako gitarzysta.
Także czuję się troszkę współkonstruktorem. To są świetne kolumny, bardzo dobrze brzmiące, bardzo szybkie, bardzo dynamiczne, a przy tym też naprawdę bardzo miękkie, nie, w brzmieniu, bo często jest tak, na że... Na V30 masz... jest trudne do osiągnięcia, tak, bo to jest taki twardy, wiesz, piaskowy głośnik. Dokładnie. I jeszcze w momencie, ja tak... kiedy masz 100% sklejki, to też kwestia, wiesz, ustawień i tak dalej, 100% sklejki, no to też ten dźwięk jest taki bardzo twardawy, tak? Natomiast tutaj zastosowaliśmy w pewnym sensie raz, że różnorodność materiałową, jak i również kolumny są przedzielone, tak? Czyli tu mamy 4x12, natomiast ona składa się z dwóch kolumn dwunastek, tak, fajnie, czy jest bardzo przedzielona. Dobry patent, ten dźwięk jest patent, dużo szybszy, no. Ale przez to, że one są mimo wszystko, bo ja mam też dwie kolumny 2x12 w domu i porównywałem, one nie brzmią tak samo, tak? Jednak jeżeli, mimo tego, że kolumna jest przedzielona, jeżeli ona jest w jednej tak zwanej kiście, w jednym skrzynce, to troszkę lepiej to funkcjonuje, tak, moim zdaniem. A mimo wszystko jest ona dalej tak szybka, w miarę tak szybka jak kolumna 2x12, tak? I są podobne ciśnienia akustyczne. Jednak ta przegroda robi robotę, tak? Oni też strasznie hałasują. Chodź się, skitramy gdzieś i powiesz mi jeszcze o swoich gitarkach, tak, dobra? Tak jak żeśmy zaczęli o gitarach naszą rozmowę, to też jakby zakończymy tą rozmowę. Dokładnie, o gitarach. Na gitarach. Czyli wspomnimy parę słów o gitarze, głównej mojej gitarze w tym momencie, na której gram. Tak jak żeśmy mówili wcześniej, współpracuję teraz z firmą Jackson. Jest to model Warrior, który można powiedzieć wymarzony, jeśli chodzi o design, kolorystykę i tak dalej. Jest to gitara jakby wzorowana na zdjęciu z katalogu, który sobie tam kiedyś, kurde, wymarzyłem i wyciągnąłem. No wiadomo, jest parę patentów, które bardzo chciałem jakby zastosować w tej konstrukcji, tak? Jest to typowa, można powiedzieć, konstrukcja, jeśli chodzi o Jacksona, czyli jest to neck true body, klon, czyli mamy gryf klonowy pod strunicę hebanową. Tutaj, jeśli chodzi o body, standardowo jest to olcha, natomiast ja poszedłem w mahoń. Moim zdaniem jednak mahoń jest chyba lepszym, może lepszym, bardziej mi pasuje, może tak powiem. Więc body mamy mahoniowe, klon jest gryf, który przechodzi przez całość, mamy heban. Jeśli chodzi o osprzęt, oryginalny Floyd Rose, z tym, że on jest tutaj zamontowany bardzo w takim starym stylu, czyli tak zwanym na topie. Czyli działa jednostronnie tak naprawdę. Nie do końca. Znaczy, troszeczkę możesz pociągnąć do góry. Bardzo, tak? Dużo mogę pociągnąć do góry, ponieważ ja go tak ustawiłem, ponieważ jak zauważysz, sposób zamontowania gryfu, on jest bardzo zrobiony pod kątem, czyli tak jak robi to Gibson. Gibsonowsko jest, tak jest. Uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie z tego względu, że moim zdaniem dużo lepsza jest wibracja na strunie w momencie, kiedy ona jest troszkę tutaj wyżej nad deską, tak? Mm-hmm. A trochę tak jak w skrzypcach, tak? Tam podstawek jest bardzo wysoko. I przez to ta wibracja, rozumiesz, jak masz wyżej strunę i jest naciągnięta, ona bardziej ciśnie do deski. I w tym momencie ten sustain i wibracja jest dużo lepsza, dużo lepiej przenosi do deski. Więc stąd też poszedłem w taki układ, żeby jednak ten mostek był na topie. Natomiast on jest, ma tutaj tyle jeszcze jakby przestrzeni, że spokojnie mogę... dalej, no tak, spokojnie działa, z niego normalnie, korzystać, no. I nie jest to wcale jakby jednostronna forma. A jeśli chodzi o pick-upy, są tutaj Seymour Duncan. Pamiętasz ostatnio, jakie? Tak, ostatnio odkryłem nowe brzmienie, które bardzo mi pasuje. Jest taki pick-up, który się nazywa Alternative. Ładnie, no mam ten pick-up, super fajny pick-up. Oczywiście, że tak. Cześć. Ponieważ tak, zawsze mało popularny, nieznany. Dokładnie, ale to jest moim zdaniem to jest właśnie czas na niego, ponieważ on jest tak skonstruowany, że jest bardzo czysty, klarowny, jak ceramik, natomiast nie jest tak suchy, tylko ładną barwę, bo tak, przede wszystkim tak, Alnico 5 daje nam piękny, ładny środek, natomiast Alnico 2 daje nam miękką,
też ciepłą, taką słodką górę, tak? Czyli mamy połączenie, to co jest najlepsze z Alnico 5, czyli na przykład z Jeffa Becka, mamy do tego Alnico 2, czyli typowe puffy, i wszystko jest ubrane w jakby w bardzo mocnym pick-upie, który jest odpowiednio nawinięty, żeby mieć bardzo, bardzo dobrą klarowność, tak? Więc, czyli tak, to co chciałem mieć, rzecz, którą otrzymywałem z ceramika, czyli klarowność i duży gain, mam też dodatkowo ładny środek, który jest w Jeff Becku, i słodka góra, która świetnie się sprawdza na wysokich pozycjach, jeśli chodzi o granie na solówkach. Bardzo mam podobne odczucie co do tego przetwornika. I to daje jakby taki trochę kompleks, tak? Czyli dla mnie ten pick-up jest po prostu kompletny, tak? I bardzo go lubię i myślę, że w innych instrumentach też będę szedł w tym kierunku. Świetnie się tu sprawdzał. Ja nigdy wcześniej jakby nie miałem do czynienia z tym pick-upem, natomiast ostatnio dostałem ten pick-up do testów i po prostu oczarował. Został. Oczarował. A tutaj masz patencik na Dimebaga Darela, Stasiu. Tak, tu mam niestety patencik na Dimebaga, ponieważ wiadomo, że ta struna lubi się zawiesić tutaj, więc tutaj trzeba niestety to zrobić. Ale to nie przeszkadza w grze, a no pomaga, bo czasami jest tak, że jak człowiek nie kontroluje, czasami się, wiesz, w emocjach, to potrafi uderzyć i nagle, gdzie jest ta struna E1? Okazuje się, że ona już tu tam uciekła całkowicie spod trunicy, wylądowała na no dobra, to jest twoja główna gitara. To jest moja główna gitara, tak. Jackson customowy, tak dalej, po prostu customowy. Wypas total, rzeczywiście jest przepiękny, pięknie teraz wyglądający. Teraz tak, na szybko mamy drugą gitarkę, która jest taką gitarką, można powiedzieć, backupową. Backupową, oczywiście, backupowa gitara. I to już nie jest amerykański. To nie jest amerykański. Słuchaj, to jest gitara, słuchaj, za 1200 zł. Czyli to są model JS jakiś? JS, tak. Poważnie? Tak, dokładnie, to jest model JS. O kurczę, no to popłynąłeś. Ale bardzo fajnie trafiłem, jeśli chodzi o egzemplarz. I słuchaj, ta gitara ze mną została, ponieważ ja ją pożyczyłem do testów, natomiast upadła mi gdzieś tam kiedyś. I stwierdziłem, słuchajcie, dobra, no przykro mi bardzo, ale gitara zostaje ze mną, ponieważ ją zniszczyłem. Słuchaj, tu jest tak, tu mamy stały mostek. Jeśli chodzi o materiał, to jest podobnie, ponieważ tu jest machoń, tu jest NATO, która należy do podobnej rodziny, jeśli chodzi o ten. Też mamy klon, tylko już nie Neck True Body. I tu jest palisander. Kabel jest tu podobna sytuacja. Zmieniłeś siodełko? Zmieniłem. Tutaj Paweł Kamecki wymienił mi siodełko na tuskowe. Siodełko z Tuska. Wszystko wina z Tusku. Tak, wina z Tusku. No i oczywiście trzeba było wymienić klucze. Tak, tak. No niestety przy tak zmiennych temperaturach i mocnym ataku. I co, ty też masz to SH8? Nie, tu jeszcze jest niestety Jeff Beck. Natomiast porównując te instrumenty, myślę, że spokojnie będę musiał się zaopatrzyć o następną alternatywę. No dobra, i co? I na tej gitarze musisz czasem zagrać? Gram. Oczywiście. Jest skok różnicowy. To znaczy, wiesz co? Ja wiem. Czekaj, zobaczmy sobie, czy jest skok. Nie sądzę, że aż taki duży, ponieważ ja ją jakby testowałem w różnych sytuacjach. I wiesz, w sumie nie na darmo ją wziąłem. Dobra, i słuchaj, możemy zrobić szybko sobie taki manewr. Zrobimy podmiankę. Wiem, że stoimy trochę daleko od kolumny, no, ale wiesz, jakieś tam... mimo wszystko pogląd będzie. No wiadomo, system bezprzewodowy ułatwia nam pracę, poruszanie się na scenie, tym bardziej cyfrowy, czyli nie bez strat dźwięku. Tam jest 0101, tak? Albo działa, albo nie działa. Zdrady, no nie? Wiołki nie ma, nie? No umówmy się, to jest gitara za 1000 zł, a ta gitara no jest za nie, no, 20 tysięcy. Wiołki nie ma generalnie. No nie ma. Więc
więc spokojnie ta gitara, wiesz, znajduje swoje zastosowanie, jeżeli coś mojej ukochanej się niedobrego dzieje, nie wiem, strzeli struny, czy cokolwiek się jesteś wydaje. W katalogu Jacksona normalnie. Jestem, oczywiście, mam swoją podstronę. Swoje zdjęcie i tak, wszystko jest zajebiście, tak, stary, wielkie zapraszam, gratki, nie? Proszę sobie tam zobaczyć. Także... Dlaczego też cenię coś Jacksony, że jakby te nawet tańsze modele, one są naprawdę świetnie wykonane, tak? Ja też kocham te gitary. Tak, tak, naprawdę i gryf, i to nie jest tak, że kupujesz gitarę za 1000 zł i po prostu gryf jest jak kołek. To wszystko jest, wiesz, jest wygodne, wszystko się zgadza. Oczywiście jakby w cenie nie da się ująć najwyższych podzespołów, ale pewne rzeczy można wymienić. Ja wymieniłem na przykład potencjometr na tak zwany Speed. Bornsa, to też taka bardzo, albo WSC, mm-hmm. To są dobre firmy. No mostek działa w porządku, klucze wymienić, siodełko wymienić. No, pick-upy też wymienione. Wymienione pick-upy, gniazdo wymienione na Switchcraft. No to są rzeczy, koniec. Które sobie można robić po kolei. Tak, ja też generalnie ludzi namawiam do tego, żeby upgrade'ować nawet najtańsze instrumenty, bawić się tym dla samej zabawy, dla rozwoju. Tak, tak. Dobra, bo to uczy ciebie, twojej świadomości, a nie, że tylko dostajesz gitarę i nie wiesz, co się z nią będzie działo. Słuchaj, no wiem, że nie masz już czasu, wiem, że już musisz lecieć. Ostatnie, jeszcze zajęcia mam dzisiaj. Ostatnie pytanie jest, rada krótka dla młodych gitarzystów. Jak osiągnąć sukces, jak grać na gitarze, no po prostu, co możesz przekazać od siebie, jesteś na scenie tyle lat już. Przede wszystkim tak. Szybkie przesłanie. Wszystko jest zawsze okupioną ciężką pracą. Bo można trafić na przypadek, można mieć szczęście. Oczywiście szczęście też jest jakimś tam elementem. Natomiast w pewnym sensie szczęścia też trzeba wypracować, tak? Ponieważ tylko osoby, które się nie poddają i mają cel i będą zrobią wszystko, żeby do tego doszło, do tego dojdzie, prędzej czy później. Tylko zależy od tego, wiesz, no niektórzy chcą od razu, już, now. To się tak nie da, wiesz, ja czekałem wiele lat, żeby w ogóle, wiesz, wyjść troszkę z cienia. Także mi się wydaje, że najważniejsze przede wszystkim pasja, tak? Trzeba mieć pasję, niezależnie od tego, jak długo grasz, czy grasz miesiąc, czy grasz rok, czy grasz 20 lat, trzeba cały czas być, wiesz, szczęśliwy z tego, co się robi. Dziękuję bardzo, zajebisty wywiad, naprawdę bardzo mi się fajnie z ciebie słuchało. Wszystkiego dobrego bardzo i zapraszam na koncert, będzie fajnie. Trzymajcie się, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Okej, dzięki, stary. Wpisałeś mnie na listę? Tak, jesteś wpisany.